Dzień dobry, bądź też dobry wieczór. Wiem już co robiłem źle, i tak mi się wydawało, że pamiętałem, że w tej grze jest jeszcze dodatkowa mechanika, która pozwala na przepychanie ścian, i faktycznie taka mechanika jest. Tylko trzeba sobie przypomnieć, jak się tą ścianę przepycha. Tą ścianę, oczywiście, można przepchnąć. Ona tutaj stoi nie wiadomo, co to jest: jakieś kulki, jakieś łożyska, nieważne, cokolwiek. To w każdym razie tę ścianę przepchnąć i nie robię się tego poprzez klikanie na ścianę, tylko trzeba kliknąć tutaj na strzałkę do przodu, ale uwaga, uwaga, nie lewym przyciskiem myszki, tylko prawym i to spowoduje pchnięcie ściany do przodu. Notabene, jeżeli przed nami nie ma żadnej ściany do pchnięcia, to kliknięcie prawym przyciskiem myszki na strzałkę do przodu po prostu wykonuje krok naprzód. Działa tak samo jak kliknięcie lewym przyciskiem myszki. No nic. Przeknijmy ją zatem do przodu i już nam tutaj wychodzi jakiś gościu w śmiesznym kapeluszu. Gdzie ty jesteś? A, 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 a. Całkiem on potężny jest, widzę. No ale dostał czarem Dart i się złożył. No, troszkę nam tutaj pouszkadzał bohaterów z pierwszej linii, czyli Tomka i Suzie. Zaraz tutaj wyleczę ich. Restore. Tak. I oczywiście wydaje mi się, że powinienem bardziej rozstosować tango 2 na 2. Czyli no. Unikać ciosów, mówiąc prościej. No ale nic. W każdym bądź razie mamy postęp, i to jest najważniejsza wiadomość tutaj. Nie chcę restore rzucać, tylko chcę Fitness rzucić. Na zuzie, dobrze. Schowajmy teraz to. Ty masz tutaj. No właśnie, ty chyba powinieneś kajtek używać tej płyki na strzałki, tak mi się wydaje. Ale groszków masz więcej, więc dobra, niech będą groszki. Póki co, postosujemy, a zobaczymy jeszcze co tragedia ma tutaj do powiedzenia. Żadne ciało nie może wejść, albo nikt nie może wejść. Nobody must enter. Hm. Tą ścianę można jeszcze przepchnąć dalej. Tak, ona się tutaj nie kończy w tym miejscu. Może to zrobię najpierw. I odblokowałem znowu zławrogie klony Hugo. Jaki dźwięk, uku. A za złowrogimi klami Hugo są jeszcze drzewka. Dobrze, jeden Hugo zginął, drugi Hugo zginął, więc teraz tylko z drzewkami muszę stoczyć walkę. Tak się zastanawiałem, czy nie będzie trzeba zaraz uciec do tego miejsca, gdzie są pułapki Z kulami oblicznymi i tam ich zniszczyć, ale się okazuje, że chyba nie Że się uda ich po prostu pokonać, walcząc wręcz Trochę sporo mają zdrowia te, mm, te stwory w tej grze Niektóre walki po prostu trwają zbyt długo, według mnie i fajnie by było, jakby. No, te sory były po prostu słabsze, jeżeli chodzi o punkty zdrowia, bo ilość zadawanych przez nie obrażeń jest wystarczająco dobra, żeby żeby walki nie były nużące. Żeby były niebezpieczne. Ale to, że trzeba walczyć z nimi tak długo i klepać i klepać i klepać i klepać, to się staje troszkę irytujące po pewnym czasie. Hmm. Wy tego nie widzieliście w jednym odcinku. Miałem 10-minutową walkę z jedną grupą Hugo, i później chyba 8-6-minutową walkę z drugą grupą Hugo. I jak się walczy 16 minut z pojedynczym potworem, tak naprawdę, z pojedynczą armią, to to jest dosyć no, nieciekawe do znania. A jeżeli dobrze pamiętam, to chyba tylko jedna gra zrobiła coś podobnego. Że była bardzo długa walka z wielką grupą wrogów. Było to Eye of the Beholder 2, tak? tam gdzie trzeba było pokonać legion szkieletów w piwnicy świątyni Darkmoon. Jest to zdecydowanie mój najmniej ulubiony fragment Eye of the Beholder 2. Glow jeszcze poproszę. Na pewno jeszcze będą leżeć tu przedmioty moje wyrzucone, wystrzelone i tak dalej. Jeszcze tu groszek. Pi. Nie pi przez 2e, tylko pi przez e i a. Pi. Wydaje mi się, że tą ścianę będzie można jeszcze przepchnąć. Tak, można. Na razie sobie darujmy. Zobaczmy, co tutaj jest. Holy moly! Holy moly, Holy bo dziura, tak? Od dziury. Holy moly. A co będzie jak wpadnę w dziurę? A, to jest dobre pytanie. Co będzie jak wpadnę w dziurę? Sprawdzimy. Nie liczę na żadne nagrody. A, pewnie będzie spadek po prostu w jedno miejsce. I powrót. Tylko tyle. I to jeszcze powrót w głupie miejsce. To jest powrót tutaj, gdzie są te drzwi takie. W które trzeba było wcześniej rzucać, tak? Przedmiotami. No, to jest to miejsce. Ok, spróbuję klawiaturą tam wrócić, żeby było szybciej. Całe szczęście nie jest to daleko. I co? No, mogę rzucić albo na tą płytę, nacisk na tą płytę naciskową, albo na tą płytę naciskową, albo na tą płytę naciskową jakiś przedmiot. Zastanawiam się, co tutaj najlepiej by było wyrzucić. Na pewno nie butelkę, jabłko, może jabłko, co? Rzućmy jabłkiem, tylko niech rzuca osoba, która ma dużo siły. Coś się stało? Nic się nie stało. Sprawdźmy to. A uczyli, żeby się... O, zniknęła jedna dziura, dobrze. Także tamta płyta naciskować być może też coś zrobiła, tylko że nie wiem co. Ej, tutaj muszę rzucić, bo Zuzia jest z połamaną ręką, a to jest niedobre, ze względu na to, że ona przecież walczy wręcz, tak? Walczy tą ręką, w której ma nóż. A Tomek? Tomek jest sprawny w pełni, ok. Jeszcze? A może to cure jest? Co? Nie, to jest AID. AID leczy rany fizyczne na organach. Ta dziura zniknęła, świetnie. Czy ona wróci? Jak nadepnę? Tak, wróciła. Teraz ta płyta, jakby likwiduje tą dziurę tutaj. I tam coś leży. Poza tym, tam jest jakaś nisza w ścianie. Dobra, to tak. Zlikwidujmy tą dziurę. Zlikwidujmy tą dziurę. Teraz ja dostanę do tej niszy i dostanę się tutaj do jakiejś dźwigni. biscuit, O, biskuit. Czyli. Herbatnik, tak? Herbatnik do jedzenia z herbatą w 5 o'clock i tak dalej. To są Anglicy, więc... czy tam Brytyjczycy, więc sam raz dla nich. Sweet Biscuit. I jest jeszcze złoty klucz. Dobrze, takiego mi właśnie brakowało. A tutaj kolejny Cross of Eight. Mogę mieć teraz dwóch kapłanów, którzy się będą posługiwać jednocześnie takimi krzyżami. Nie muszę za tym wymieniać ciągle krzyży Pomiędzy Kajtkiem a Hanią. Fitness. I fitness. Czy mogę jakoś odzyskać to jabłko, które tam wywaliłem? Żadna dziura nie chce zniknąć. Może teraz? Nie wydaje mi się. Czyli tamto jabłko jest stracone bezpowrotnie. Dobra, nic nie szkodzi. Zostawimy. Nie będę tutaj jakoś się specjalnie zmurzał nad tym, czy to jabłko da się jakoś wydobyć. Bardziej się zastanawiam, co należy zrobić tutaj. Okulary przeciwsłoneczne. O. Czy one dają pancerz? Zakłada się je prawdopodobnie na głowę, ale czy one dają pancerz? Tak, dają 0 jak 3 pancerza i sprawiają, że wyglądamy cool. Kajtek 4 oki, no, będzie nosił. Dobra. Teraz tak, co może robić to? Najlepiej hmm. sobie zapisać, zanim sprawdzę. To było dosyć dziwne. Tak, jakbym wpadł w jakąś. Tak, jakbym wpadł do wody, tak naprawdę. Albo w jakieś bagno. W każdym bądź razie nie będę musiał gry resortować, żeby sobie wczytać grę. Dlaczego ja tutaj wpadłem? Pod ziemię? No właśnie, tutaj jest jakaś taka podłoga ukryta, tak. Dobra, drzwi się zamykają, ale zauważyłem tutaj dziwną właściwość. O, proszę bardzo, stoję teraz w tym kwadracie, gdzie są te czarne drzwi. A może tutaj trzeba rzucić, yy, stojąc tam, po prostu czymś. No dobra, spróbujmy, może znowu jabłko wykorzystamy do rzucenia, do rzucenia nim. I dostałem tutaj złoty klucz. Kolejny. Prawdopodobnie, prawdopodobnie. Po tej drugiej stronie będzie, i to jest właśnie tam, gdzie jest to jabłko, tak? Znaczy za tymi drzwiami. Bo ta płyta zamyka tą bramę, a tamta druga brama zdaje się po prostu nie otwiera. No okej, okay. przynajmniej odzyskałem moje jabłko. Mogę jeszcze pchnąć ścianę do przodu. Ponieważ mamy progres, to zapiszę. I jest kolejna odnoga w lewo tym razem. Ach, zwariowane klony Hugo niestety, spróbujemy trochę na nich poczarować. Dartem. Jeden zginął, drugi też zginął. Idź mi mało zdrowia, tak? O nie, kolejna grupa. Się to w sumie odseparować od, od, od reszty świata, zamykając drzwi. I teraz jestem bezpieczny i mogę w sposób bezpieczny zniszczyć tą grupę. Nie ryzykując tym, że wyjdzie mi za tych drzwi jakaś jeszcze jedna. Natomiast pytanie: Czy będzie jeszcze jedna grupa wrogów? Sprawdźmy to. No nie wiem, ale korytarz się jeszcze chyba ciągnie? Nie, nie ciągnie się już. Czyli tak, mamy tutaj nisze, w której jest kolejny nóż kuchenny oraz no w końcu jakaś broń godna poszukiwaczy przygód z prawdziwego zdarzenia. Oto, proszę Państwa, krótki miecz. Krótki miecz, który dostanie ktoś chyba. Pytanie, czy ten krótki miecz jest na przykład lepszy od noża, powiedzmy. Teraz pytanie jeszcze, w jakim yy, w jakim skillu uczy krótki miecz, ale to chyba będzie Gladiator. Tak, Tomek może zrobić chop, thrust i swing, a Zusia też może zrobić chop, thrust i swing. Zakładam, że thrust jest, yy, czyli pchnięcie jest najpotężniejszym atakiem tego miecza. Skoro jest na samym dole. Tutaj mamy jeszcze jedną strzałę. Dobra, mogę to zabrać. Zupakujemy to w taki sposób. Chociaż nie wiem, czy będę jeszcze korzystał z tych broni zasięgowych, bo no podnoszenie tych pocisków jest denerwujące. Mówiąc wprost, jeszcze wypowiadałoby tutaj przejście się z glowem, nie z dartem. Glow, ok, szybko przejdę. Nie, nic na ziemi nie, nie zostawiłem, więc możemy, możemy jeszcze sprawdzić, czy da się to jeszcze jeszcze dalej przepchnąć. I oczywiście da się, jak widać. O, reptilianie znowu przygotujmy dart. A! 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 Reptylianie zadają poważne obrażenia. Ale zdaje się, że nasz nowy miecz również zadaje poważne obrażenia. 55 obrażeń zadał temu reptylianinowi. No. Jakaś broń godna poszukiwaczy przygód, tak jest. Tak jak powiedziałem już wcześniej. Co ma tutaj Tragenin do powiedzenia? Oczy was zwodzą. Ha. Będą pewnie tutaj jakieś iluzje ścian albo coś takiego. Albo może teleporty ukryte, albo karuzele. Fitness, restore. Jeżeli się to kajetkowi uda. Tutaj też restore. Okej. Okay. Muszę przenieść hełm komuś innemu dać. bombrugami Hania, noś hełm. Dobra. Jest duże otwarte pomieszczenie. To prawdopodobnie oznacza, że będą tutaj ukryte teleporty, które będą mnie przynosić. Nie. Tutaj są węże. <grymne> tutaj są ściany, których nie widać, tak? Ściany z perfekcyjnego szkła, ale potężny wąż. Czy czarem remove? Będę w stanie usunąć iluzję tutaj, zastanawiam się. Rzuciłem ten czar, ale się nic nie stało, więc raczej nie. Raczej nie będę tutaj w stanie usunąć tej iluzji w taki sposób. Zobaczmy, może przy okazji jeszcze czar power tutaj spróbuję wykorzystać. Tutaj, Kajtek, weź tą różkę do ręki. Przygotuj dart drugą różką. Eee... Hania, w sumie nie ma. O nie, to wąż. A, 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 a. A. A, a, a. Jak mnie ten wąż tutaj dorwał z tyłu, gdy ja tutaj stałem i gadałem, nie wiem, chyba tak podszedł jakoś, ale ten power całkiem chyba mi pomógł dużo nawet. No, tak mi się wydaje, że. Że faktycznie w sposób istotny zwiększył zadawane obrażenia. Z tym, że Kajtek nie ma many już, <grystety> niestety. I Tomek, Zudzia oraz Hania są zatruci. Spróbujmy zatem wyleczyć Charcure powinien na to pomóc. Tak, Charcure leczy z trucizny. Może też niegłupym pomysłem byłby tutaj dual yielding tych różdek, tak? Bo widać, że jak rzucę ten czarkiur, to później trzeba dosyć długo czekać na to, aż, aż się odnowi. O, no i hani, już nie ma nikt, nie ma już kto wyleczyć. Wszyscy są pozbawieni many po prostu. Wyspijmy Wyśpij, się. Wszyscy są dość, że pozbawieni many. To jeszcze, żeby było taka możliwość, żeby wylecić hanie, to po prostu ktoś jeszcze musiałby być znać Charcure, tak? No tak działa magia w tej grze. Jednak ja zdecydowanie wolę rozwiązanie z Dungeona Mastera, gdzie się przyrządzało eliksiry leczące, a później dawało te eliksiry leczące postaciom do, do wypicia. Nie. Dobra. A Kajtek potrafi co najwyżej 8 zrobić. No, co najwyżej 8. Open. Open for business. Dodamy tak, restore, fitness przygotujemy. I chodźmy do przodu. I teraz trzeba szukać przejścia. Już poniekąd tam ten wos trochę pokazał, jak tutaj trzeba chodzić. Czy ja mogę tutaj coś położyć? Zobaczmy jabłko na przykład położę tutaj to jabłko, to ono znika. Jak to jest dziwnie rozwiązane. No tak, czyli się będę musiał chyba na tutaj nauczyć, jakże przechodzi przez ten labirynt. Ale zdaje się, że zabiłem wszystkie węże przynajmniej. O, 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 o. Shuriken. Okej, okay. shuriken do rzucania. Dobra alternatywa do, do łuku, bo można trzymać w jednym, w jednym ręku. Poza tym, całkiem możliwe, że szkoli samuraja taki shuriken, jak się jego używa. Tymczasem jeszcze przeszukuję to pomieszczenie. do rzędu, jakieś drzwi tutaj. Zapewne będzie tutaj jeszcze jeden złoty klucz gdzieś. Może tu na środku? Shoes. Czyli lepsze buty to będą chyba niż sandały, co? Armor 3,5. A tutaj Armor 3,8. Tak, to są lepsze buty. Sandałów zatem nie będę już potrzebował. Oraz Trainers. Czyli co? Trampki. Tak. Też 3,5. Mogę sobie te. Yy sandały zachować po to, że w razie, jakby trzeba było po prostu gdzieś kłaść. Jeszcze groszki tu są. E, powoli jestem już zapchany różnymi przedmiotami, ale spróbuję to mimo wszystko jeszcze poupychać, bo wiadomo, że zbieractwo musi wejść tutaj w te, tego typu grach. Musi wejść mocno. Ta gra jest rajem dla zbieraczy. Tymczasem możemy chyba skonsumować hmm. nawet y, plaskie Królika, bo widzę, że pogłodnieli troszkę. Złodzie Angielka, może jeszcze mm. chyba. No, nawet chyba yy, za mocne to było dla niej. To ciacho z królika. Natomiast tutaj czekamy, aż się zgłodnieją. Dziecko głodne to dziecko z mm. 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 <laughs> To jest kurde, chore, że trzeba chodzić po takich korytarzach, gdzie nic nie widać, i bohaterowie po prostu obrywają. Może tu jakieś ukryte przejście będzie. Nie. To jest po prostu cierpienie. Coraz więcej cierpienia. No dobra, jak się dostać do tych drzwi? Jakieś tędy? Tu o. Przeszedłem dalej. Sprawdzam, czy nie ma tutaj w ścianie przejścia ukrytego. Nie? To jest kurde chore, ale udało mi się. Oczywiście, można to sobie też rozrysować, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie. Później yy, na, y, z korzysty z mapy. Y, postaram się to po prostu zapamiętać. Zresztą nie jest to takie duże pomieszczenie, żeby trzeba było zapamiętywać. I co? Zaraz. Remove nie działa na tą ścianę, naprawdę? Remove najpotężniejsze też nie działa na tą ścianę. To jest iluzja, której nie można usunąć. Ok. Więc mamy kolejny labirynt, tylko że tym razem nie widać przejść. A co za tym idzie, nie widać czy już doszedłem. I do czego mogę dojść? Przede wszystkim. Chyba tylko i do tego tutaj można było dojść. Przygotowuję power, ale nie taki mocny, bez przesady. Ach, jakie piękne miecze na ścianie. Gdyby tylko nie były dekoracyjne. I chyba przegrałem właśnie w tym momencie. Przegrałem grę. Tak? Zostałem w głupi sposób zaatakowany. Czemu nie atakują? Znaczy, to dobrze, że nie atakują, ale... Ten stan rzeczy był tęczącowy, niestety. Z jakim prawem akurat tam stanęli? Dobra. Pozbyłem się ich. Mam nadzieję, że nie będzie tu jeszcze innej grupy. Ooooo! Oh, czyżbym to przeżył? Jest jeszcze jedna grupa, ale dobra, sp zabiję spokojnie. No to była dosyć taka <noise> stresująca sytuacja. Zostałem zaskoczony od tyłu, zasadzili się na mnie. E... Mogłem przewidzieć w sumie, że będą, ale, ale nie przewidziałem. Zasadzili się na mnie, zrobili mi poważne dosyć uszkodzenia. Od razu tutaj jakąś tarczę. Tarcza czy włożona do ręki będzie dawać pancerz? Daje pancerz i to dużo daje pancerza, ale już moi mają problem, żeby dźwigać, więc Wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo wszystko i tak lepszy jest większy damage. Czy nóż kuchenny też daje armor? Tak, nóż kuchenny daje armor, tak samo jak ten y, sztylet. A czy armor daje miecz? Tak, miecz też daje armor. Jakie to jest dziwne. że broń, Znaczy nie do końca, bo oni, oni, te broń służą do tego, żeby parować nimi, ale mimo wszystko Rzadko to chyba bywa, żeby broń w ręce dawała współczynnik do pancerza w grze. Użyjmy czaru Aid na Zuzi. Nie użyjemy, bo się skończyła mana. Dobra, zobaczmy co to jest. Slaksy jeszcze znalazłem. Slaksy prawdopodobnie będą dawać więcej pancerza niż spódniczka, a nawet nie. O, a ta też nie. Ciekawe spódniczki dają więcej pancerza niż spodnie? Okej. Okay. Znaczy, dobra, no może tak. Podszyte jakimiś metalowymi wzmacniaczami są. O, jabłka, dobra, zjemy od razu te jabłka. Jabłka nie są tak pożywne jak placek z królika, ale można je konsumować po prostu, uzupełnić tutaj się. Tak, dobrze. Cztery jabłka akurat dla czterech bohaterów, dlatego jadło dwóch. I ostatnia jeszcze nisza. Klub. O, tutaj jest klub. Możemy sprawdzić, czy ten klub to jest potężna broń, czy nie. Jeszcze jedna gwiazda do rzucania. Zabierzemy ją. O, w taki sposób. Czemu tutaj jest strzała? Strzały tutaj powinny być. Koska do gry. O, tak. Piękny hording. No dobra, trzeba będzie tych pokonać teraz. Pod rękiem, że wyjdą, ja się trochę tam boję iść. Może zapiszemy? Tu wrócić teraz. O patrzcie, znalazłem jeszcze jedną tą rurkę do strzelania. Dobra, mogę to zabrać. Po zakończeniu questu prawdopodobnie to wszystko opuszczę. W jednym miejscu. O! I strzałki. Tomek niech to otrzyma w takim razie. Nie dość, że strzałki, to jeszcze shurikeny tu są. Zuzia jest przeciążona. I to dosyć mocno jest przeciążone. Czy możemy jakoś to zaradzić na przykład czarem 8? Być może. Ale ja się wciąż znajduję w niebezpiecznym. No właśnie. E sem este peso ocu. Ah! A. Ah! Cordé. A. Nie wiemy, jak walczyć ze ścianą. A robiliśmy to w Chaos Tricks Back już przy okazji tego, jak ze, smok ze smokiem walczyłem. Zabiłem ich. Całe szczęście. No, wtupczyłem się w takie miejsce, w którym nie było wyjścia. I w tym momencie zaatakowali mnie przeciwnicy. Zuzia jest dalej przeciężona. Zuzia ma dalej niewieleczoną rękę przede wszystkim. O, wyszedłem tutaj do tego miejsca, w którym jest... są ściany, których nie widać. O, tak. Dobra, spróbujmy teraz zrobić aidem tutaj leczenie tej ręki. Może kajtek wyleczy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ręka musiała otrzymać naprawdę dużo obrażeń. Dlatego, może udajmy się na odpoczynek. Spróbujemy mocniejszą wersją tego czaru. Aid. Jest, ale to nie poprawiło tutaj przenaszalności przedmiotów. Po prostu zuzia dźwiga za dużo. Tak, te kilogramy się już tutaj wyczerpały, więc będziemy musieli kreatywnie zacząć mm, zarządzać ekwipunkiem, żeby wszyscy mogli wszystko nosić tak, jakbym chciał. Teraz jest dobrze. OK, tutaj jest jeszcze oczywiście chora głowa, ale z... To jest w sumie nieistotne, że to jest chora głowa, ona się sama prędzej czy później wyleczy. Także tak, udało mi się zdobyć trzy klucze złote, tak? Trzy klucze złote, mam nadzieję, że to są wszystkie klucze, których potrzebuję. Przekonamy się w następnym odcinku, gdy dojdę do tamtych drzwi, gdzie jest gołązka ożywiająca, tak? Do następnego.